W pierwszych dniach zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę Leszno i region spisały się na medal. W oczekiwaniu na uruchomienie miejskiego magazynu pałeczkę przejęły inicjatywy oddolne. Jednym z głównych centrum logistycznych zbiórek dla osób uciekających z Ukrainy została kawiarnia kooperatywa na Brackiej 14, skąd regularnie wyjeżdżały busy z ubraniami i artykułami pierwszej potrzeby. Te trafiły do uchodźczyń z dziećmi w azylu w Długich Nowych oraz Osiecznej, obecnie kawiarnia nie zbiera już ubrań, tylko środki higieniczne. W ciągu jednego dnia udało się zbierać dwa samochody żywności dla psów i kotów, które trafiły na granicę, gdzie jedzenie rozdano ludziom przekraczającym granice ze zwierzętami. Zbiórka dla zwierząt zorganizowana była w sklepie zoologicznym Rudzik na ulicy Studziennej 9 i trwa tam nadal. Karma w miarę potrzeb trafi na granicę lub do zwierząt uchodźców. Informacje o trwających zbiórkach i sposobach pomocy znaleźć można na Facebooku, w prężnie działającej grupie Leszno dla Ukrainy i na działającej w trzech językach stronie internetowej Leszno dla Ukrainy org.pl, to tam organizowane są zbiórki mieszkania, tłumaczenia i transporty. Zbiórki odzieży, żywności, opatrunków i środków higienicznych prowadzą UKS-9 Leszno podczas treningów, Bank Żywności w Lesznie na ulicy Meciga, Centrum Aktywności Twórczej na ulicy więziennej 3, przedszkola numer 7-2, i Wesoła Ciuchcia, biura poselskie Grzegorza Rusieckiego i Wiesława Szczepańskiego, Majadec na ulicy Myśliwskiej 2A, Regionalna Izba Pamięci w Wilkowicach, Akademia Piłkarska Dąbcze, lokalny Wopr, Leszczyńskie Amazonki, a także każdy, do którego przyjeżdżają osoby szukające azylu, kto zgłosi konkretne potrzeby. Dziś działalność rozpoczyna magazyn miejski przy ulicy Niepodległości 49 w dawnym sklepie z lampami, będzie w poniedziałki, środy i piątki od 12 do 20. Osoby z Ukrainy szukające pomocy mogą dzwonić na miejską infolinię pod numer 609-228-339. Telefon obsługują osoby mówiące po ukraińsku lub rosyjsku.